Witam moi mili. Ostatnio byłem w banku, Narodowym Banku Polskim i udało mi się zakupić parę monetek. Na pierwszy rzut pokażę wam monety 5-złotowe, które udało mi się kupić. W sumie wymienić 5 złotych za 5 złotych. Tutaj mamy pierwszą monetkę z 2020 roku. Pałac Branicki w Białymstoku. Tych monetek udało mi się zakupić 25-28 sztuk. Kolejne monetki to, widzicie, centralny okręg przemysłowy z 2017 roku. Tych monetek było troszeczkę mniej, bo tylko 11 udało mi się wymienić. Kolejna monetka, Kościół Mariacki z 2020 roku. Monety wsadziłem w kapsle. Jeden taki kapsel 35 groszy. Dobrze. To przerzucimy na bok. I zaraz wam pokażę, jakie udało mi się zdobyć monetki 2-złotowe. Sekundę. Takie monetki posegregowałem tak mniej więcej, żeby jedne monetki były w jednym woreczku. Tu jest sanktuarium świętej Jadwigi, Trzebnica, monetka z 2009 roku. Udało mi się ją wymienić. Śmieszna historia, bo byłem wymienić sobie monety, te 5-złotowe w Narodowym Banku Polskim. No i pytam się przy okazji, czy są monety 2-złotowe. A pani mówi, że przede mną był pan, który sobie wymienił sobie 399 takich 2-złotówek. Tutaj nie wiem, ile ich jest. Nie chcę się liczyć, ale jest ich trochę. Następny woreczek. Kolejna monetka taka, 2-złotowa. Widzicie? Władysław Strzemiński. Monetka 2-złotowa. Monetka 2-złotowa. Przepraszam. Kolejny woreczek. Województwo warmińsko-mazurskie. Kolejny woreczek. Żegota. Polacy ratujących Żydów. Monetka z 2009 roku. Troszeczkę ich jest. Kolejne metki. O, tutaj jest dwa woreczki, bo bałem się, że się rozwali. Monety z wizerunkiem miejscowości Pszczyna. 2-złotowe. Pszczyna, tam jest technikum pszczelarskie. Podobno bardzo dobre. Kalisz z 2006 roku. Oj, ucieka mi. Tak to jest, jak się patrzy do kamery, a trzyma się moneta. Tutaj kolejne. Tutaj tylko ile? 5 sztuk. Co tutaj jest? Widzicie? Polskie państwo podziemne. Tylko 5 monetek z 2009 roku. Pani miała.
Tutaj jedna tylko monetka. Zaraz wam powiem z czego. Trzemyszno. Widzicie? Z 2010 roku. Kolejna rzecz. Widzicie? O, 65. rocznica likwidacji getta w Łodzi. Netka z 2009 roku. I teraz jeszcze zostały mi takie pomniejsze woreczki. Tutaj o jest. Pogotowie ratunkowe tatrzańskie ochotnicze. Monetka z 2009 roku. Z którego ja to wyciągnąłem? Chyba z tego. Tak. Kolejna monetka. Jedna tylko. Sybiracy. Troszeczkę w słabym stanie. No ale taki rodzynek mi się trafił. Sybiracy. Z 2008 roku. Widzicie tutaj takie zielone coś. Jakiś nalocik. Nie wiem, czy to platyna, czy po prostu jakieś cukiereczek, ale nie chcę czyścić monet. Taka była, taka będzie. Kolejna monetka z województwa podlaskie. Z 2004 roku. Tutaj kolejna moneta. Jedna tylko. Widzicie? Kalwaria Zebrzydowska. Też taki średni stan. Z 2010 roku. Monetka tylko jedna była. Już. Tutaj też kolejna jedna monetka. O, Kalwaria Zebrzydowska. To było. Tylko gdzie? To sobie odłożę. Później sobie za podrzucę do kraseru, który już był. To znaczy woreczka. Kolejna monetka z 2010 roku. Krzysztof Kometa. Historia polskiej muzyki rozrywkowej. Monetka z 2010 roku. To jest z tego, tak? Tak. Tutaj zostało parę monetek. No. Chce mi się dostać. Bielsko-Biała. Z 2008 roku. Jeszcze ostatnia monetka. Pokażę Państwu. A nie, 65. rocznica była likwidacji getta. A nie wiem, to odłożę na bok. Do tych monetek zakupiłem sobie ostatnio kapsle, tak jak do tych 5 złotówek. I z 400 kapsli zapłaciłem 140 zł. 140 zł za 400 sztuk. Tutaj jest wszystkich tych monet, co tutaj widzicie, jest 399. Tyle miała pani w Narodowym Banku Polskim w kasie. Tyle sobie zakupiłem. Akurat pan przede mną oddał te wszystkie monety. No i mi się udało je wymienić. Każda moneta w Narodowym Banku Polskim, jak będziecie wymieniać, za 2 zł bierzecie, dostajecie taką monetę 2-złotową. Jeżeli oczywiście jest za każdą 5-złotówkę, płacicie 5 zł, dostajecie taką monetę okolicznościową. Dobrze, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję i do widzenia. Do zobaczenia.